Nie. Nie wierzę, żeby go sprowokowała. Po prostu Adam się zakochał i tyle. Mamo. Coś sprowokowała, nie sprowokowała, ja już bym jej nie ufała. Mamo, chodzi o Beatkę i Adama. Mamo, no to jest ważne. Ola, czy ty się nauczysz, że dorosłym się nie przerywa? No o co ci chodzi? Musimy tutaj sprowadzić Nataszę z powrotem, to jak najszybciej. Dziecko, to jest wykluczone, bo przepraszamy cię. Ale bardzo. Cała nasza rodzina jej potrzebuje, wy sobie nawet nie zdajecie sprawy, jak bardzo. Nikt nie potrzebuje oszustki i intrygantki. Proszę odejść. Mamo, no. Porozmawiamy później, dobrze? Ja cię bardzo proszę, to jest wykluczone. Wykluczone, świetnie, super. Gratuluję. Ale wróćmy w tej chwili już, pomijając to, co myślisz o Nataszy, do Adama wróćmy. Czy sądzisz, że on byłby z nią szczęśliwy? Przecież miesiąc miodowy minie, potem przyjdzie normalne życie po Bożemu. I co oni mają ze sobą wspólnego? Przypominam ci, Jadwiniu, że jeszcze niedawno chciała się swatać ze swoim juniorem. Ja? Nie, ja. Ja tego nie słyszałam. Wróćmy proszę do twojego syna, bo to jest problem. Czy ty jako matka w ogóle wiesz, co on zamierza? Nie, nie wiem. Gdzie on jest, co on robi, wiesz? Nie wiem, ale się dowiem. Pij herbatę, bo ci stygnie. Witam, szanowne panie. Dzień dobry. Adam. Adam, ja Adam. Ja Adam, Adam Kowalczyk, Kowalczyk. Pan? Ja Adam mam wam... Wam mam coś do powiedzenia. Adam, a to może porozmawiamy sobie na zapleczu, co? Co? Wiecie, co wam powiem? Powiem wam, że ja mam żal. Mam duży żal, mam. Bardzo mam duży żal do waszej koleżanki. Nataszy. No tak, wiesz co, my mamy klientki, Adam. Ale to jest bardzo dobrze, że macie klientki. To się tylko cieszyć. Bo ta koleżanka... Ja dla tej koleżanki... To ja bym zrobił wszystko. Tak, ale wszystko. Odwołałbym nawet swój własny ślub, którego nie mogę odwołać. Nie mogę. Ale bym odwołał, a ta koleżanka, ona nawet nie znalazła 5 minut, żeby ze mną normalnie, szczerze rozmawiać. Dobrze, my to wszystko rozumiemy, ale to chyba nie jest czas i miejsce na tego typu wyznania. Ale ja ją kocham. No kretyn. Ale kretyn, którego ona ze mnie zrobiła. Tak. To teraz musisz się wziąć w garść, dobra? Do domu i weź się w garść, tak?